21 grudnia dobiegną końca dwie inwestycje, które toczą się w tej chwili na terenie Leszna. Inwestor podał termin zakończenia prac nad modernizacją sieci kanalizacyjnej na ulicy Kasprowicza. Obecnie trwają prace związane z uzupełnianiem nawierzchni. Zgodnie z umową, prace miały zakończyć się 20 grudnia. Droga ma być całkowicie przejezdna w sobotnie popołudnie, to jest 21 grudnia. Oznacza to, że wjazd na wiaduk w stronę centrum miasta znów będzie przejezdny. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy pomimo oznakowania Często wjeżdżali w zamkniętą drogę. 21 grudnia ma również zostać otwarty przejazd kolejowy na ulicy 1 maja w Lesznie. Wykonawca firma Torpol zapewnia, że to już ostatni remont, który na tym przejeździe powtarza się od kilku miesięcy. Z ulgą odetchną mieszkańcy Zaborowa, którzy odzyskają główny dojazd do Leszna.